Także proszę Państwa, wiadomości dnia, środek czystości na dnia wiadomości. Polega na niszczeniu właśnie tych mocnych skał, jeżeli taka możliwość istnieje, żebyśmy wtedy wiercimy otwory, ładujemy najczęściej materiały wybuchowe o odpowiedniej sile i po odstrzeleniu tego następuje zniszczenie tych skał. Jeżeli nastąpi zniszczenie, to wtedy można wywołać wstrząs, ale on będzie prowokowany. Także proszę Państwa, dzisiaj kolejny dzień Warszawy, którą nazywają niektórzy Wielką Wiochą na Płocie. Wielka Wiocha na Płocie. Warszawa, groch z kapustą. No i po prostu stosownie do tego my tu artystycznie, dydaktycznie, psychologicznie pokazujemy, na czym ten groch z kapustą polega. Na zakręcie, tak ten ONR idzie, na zakręcie przy Świętej Annie, no to pochód zamiast nosami, nosem do przodu, to patrzą się, że tu koncert jakiś za darmo jest, Borysia powiedziała, że jest koncert za darmo. I tak do przodu. Prowadzimy tą kontrolę i badanie stanu naprężeń w wyrobiskach korytarzowych, które są wykonywane, w wyrobiskach ścianowych czy wyrobiskach komorowych, tak jak jest to w KGHM-ie Polska Miedź. Natomiast nie prowadzi się tego stanu naprężeń w wyrobiskach już mających, że tak powiem, dłuższy okres swojej żywotności, czyli wykonanych wcześniej, oddalonych od miejsc, w których prowadzi się eksploatacji. Takim przykładem może być tomknięcie, które miało miejsce, jeśli dobrze pamiętam, działalność, wiarę swą, gdyby się zarzekł, wyrzekł tego, co powiedział, a jednak nie do przodu. Stał już stos, klechy, które potem też to drugie przykazanie wyrzuciły, klechy wzniosły stos, podpaliły ogień, jego tam wcześniej umieścił, siedział król, który go bronił, ale bał się o swoją skórę i patrzył się w król Jan, płonie Jan Hus. Tutaj mamy tych judaszów z sporu, prowadzenia tej działalności technologicznej. To, co mówią w sekundzie, wywracają wszystko. Odwracają kocza ogonem, a nie wolno. W wyniku właśnie tego wstrząsu wywołanego z znacznej odległości, bo jak mówię, 4 km, doprowadziło to do zniszczenia, podsadzenia tego... Warszawa jest, można powiedzieć, takim miejscem przejściowym, bo nawet uciekinierzy, jakby można było powiedzieć, widzieć, nie chcieli tu na stałe, uciekinierzy. Okazało się przy okazji, wyszło szydło z worka, że Warszawa nie chciała tu nikogo przyjąć. No bo wiadomo, że skoro sami warszawiacy ze sobą mają problemy, a oczyszczacze, wyczyszczacze kamienic rejsowali, grasowali dla siebie. To było 10 po 2, 3, 4 mieszkania, czy to jeżeli chodzi o męża tej całej Bronkiewicz. No to same złodziejki, same przy dystrybucji dóbr. To więc też to dotyczy galerii, bo te osoby, które tam się kręcą, to zawsze coś skupną dla siebie, prawda? Gdy pracują przy dystrybucji dóbr, wszystko jest nieuczciwe, wszystkie żebraki moherowe biegające drzwiami, trzaskające kradną. To łatwo, po której na Lenina w Warzewicz, co trojka powiedziała odnośnie
kotletów schabowca. A kto wtedy nie wziął? A kto wtedy nie wziął? Ale sama była wściekła, że te kotlety schabowe ma coraz cięższe i poskarżyła się Magdalenie, kierowniku. Mówi, słucham pani Ewo, co pani chciała? I że kucharze przynoszą mi coraz cięższe kotlety schabowe, że ludzie się patrzą i ja stracę klientów. I ona zrobiła tam kontrole liczne na zapleczu, na kuchni, gdzie to mięso schabowe ginie. No, bo widzicie państwo, że tutaj rzeczywiście jest tak, że jest dziad na dziadu, gad na gadu, żebrak na żebraku, a tym moherowym żebraczkom wszystkim tak prostym zewsząd nędza, kiedy czas przyjdzie na księcia. No myśmy wystąpiły ostatnio w Muzeum Etnograficznym, jak zrobiłyśmy tę krótką pyskówkę, w której przegrały te dwie, obydwie moherowe żebraczki. Nie chcące być świętsze od papieża. Przegrały, bo króciutko, niecałą minutę, 45 sekund. I one się obróciły, bo zatkało. A przepraszam bardzo, gość w dom, Bóg w dom. Przepraszam bardzo, klient zawsze ma rację i słuchaj. Durna babo, nie kłam. Nie po 20 zł bilety, tylko po 6, bo ona myślała, że ona kogoś oszuka, a tutaj w internecie telefony podane, w internecie adres e-mailowy podany do dyrekcji, do sekretariatu Muzeum Etnograficznego. To już wczoraj było dwojone na te 3 telefony, od 18 do 19, żaden z tych 3 telefonów nie działa, bo one nie odbierają tego telefonu, czyli siedzą żebraczki i nic nie robią. No to jakżeby miały one nie wyskoczyć z tego siedzidła swojego na jakiś czas, zwłaszcza, że coś się dzieje, bo wernisaż. Niestety, wernisaż to jeszcze za godzinę. Pastecka miała te zaproszenia, ale myśmy myślały, że to jest o godzinie 18, a to było o 19. No, ale jak takie żebraczki moherowe, jak takie skandale, no to... To zróbmy lepiej i one w tej krótkiej, jak to się mówi, pyskówce przegrały, bo ja mogłabym też się wycofać, jak Jan Hus powiedzieć, że wszystko to, co powiedziałam wcześniej, przed sekundą i w ogóle, że to, co powiedziałam wcześniej, jest nieprawdą, się wyrzekam tego, że już nie chcę, no to bym przegrała. A tak one przegrały te bardzo. Racji nie miały, dlatego się tak obracają. Ja dałam tempo zwolnione 4 razy do tyłu, żeby było widać, jak one się obracają, bojąc się prawdy, bojąc się też konsekwencji, co z tego może wyniknąć, bo przecież babci zostaną z pracy zwolnione. Jeżeli one pracują, powinny być grzeczne, powinny być miłe, stanowić reklamę, a nie antyreklamę. No tu w Muzeum Etnograficznym, a mówię, że można czasem podpaść raz, że tak starali się, a podpadli w 45 sekundach, prawda? Czyli jak to się mówi w jednej symbolicznej sekundzie, podpadli, czyli okazało się, że to, co do tej pory robili, było lipne, było nieszczere, nie wynikało z właściwych powodów, a to czasem jest tak, że człowiek, a to sąsiad, to i on, a to sąsiadka, to i on, dla koklasku, dla pieniędzy, dla sławy, czasem jak to ktoś zostaje aktorem czy aktorką, prawda, no to niezdolna, jak to w Ameryce zrobili artystkę z Madonny, o której Edyta Górniak powiedziała, że Madonna jest atalenciem, nie umie śpiewać, a na dodatek nie ma głosu. Edyta Górniak, że przecież Edytę Górniak, naszą kochaną cyganeczkę, wszyscy znają. Proszę Państwa, to jest Saska Kępa, przecież Saskia Kępa. Karetka pogotowia jedzie, może żeby bardziej było słychać.
Proszę bardzo, proszę bardzo. Mało bym sobie kawy tu nie rozdała, byłby dramat. Naciskę, bym sobie kawę rozdała. Czy spowodowane na przykład przebiegiem całej tektoniki? Także proszę Państwa, oglądałyście tu parę dni temu z Estką, jak spalono Kuśka. Rzeczywiście, że 4 razy go przywoływano, że jeżeli nie by cofa swoich nauk i poglądów, to po prostu, no, śmierć. Ale nie powiedzieli mu, że przez spalenie na stosie, ale Kuś chyba nie głupi. Dobrze wiedział, jak go nie mogą uśmiercić. No, dużo jedną, drugą, oczy wydłubać, bo to jak, proszę Państwa, nawet kiedyś w Anglo-Ameryce Białystok była wystawa tortur, to znaczy źle, wystawa narzędzi tortur i maszyn służących do torturowania w Muzeum Wojska Polskiego na Kilińskiego. 8 czy ile? Nie, 8 to jest Ośrodek Wojewódzkiej Animacji Kultury, a to było chyba 2-1, coś takiego na okrąglaczku. Ja bardzo lubię to miejsce. Proszę Państwa, no i nie o to chodzi, bo mi chodzi o te tortury, nie? Także oglądałyśmy z Laskowską, jak spalono Husa, Jana Husa, Hus! Osiadaniem terenu może nie zmieniające, natomiast tych krząsowych już nie ma, jak w całej kwotacji zakończonym. A co się dzieje w momencie, kiedy kopalnia jest likwidowana, opiekowały jak, jest, jak są zabezpieczone wyrobiska, tak miejsce, naprawdę, do którego schodziła się cała Warszawa. Była pracownia otwarta codziennie od godziny 5. Jeśli Henryk Starzewski miał to nie prowadzimy, czyli tego budowlu nie ruszamy, to on po prostu postaręcznie ja mogę to widzieć, nie, ale jeżeli ma człowieka, czyli każdego, kto chciałby podjąć konwersację, czy wybierania skał. On jest nienormalny. I teraz te światłowody będą wyciągały z 14 piętra druty, zlikwidują i potem zamówimy to jeszcze raz, wtedy kupimy pralkę 1000 zł taniej. Wyposażona w to będzie kosztowała 2. Oczywiście Mareczyk to może tylko sobie na raty, bo jego stać kupić na raty, kto to by zapłacił właśnie ciągle. Ale to nie o to chodzi, by człowiek może kupić 10 rzeczy na raz, to wiadomo, że to tak zwanej plastycznej roboty. A jak jesteście śledzący, jak się ma, to wiesz. A to są chciwe, to w Warszawie wiecie Państwo. Tutaj zarabiają, Warszawa jest na dorobku i ciągle tym wszystkim dziadom wszystkiego jest brak na dorobku. Dajcie im, zyśćcie nam, puśćcie nam, kryje Elejson. Zyśćcie nam, puśćcie nam, kryje Elejson. Nie zagrażały sąsiedniej kopalni, która prowadzi eksploatację. Jest taka bardzo ciekawa rzeźba, rzeźba lub nie rzeźba, portret częściowo namalowany na sklejce białej, jak pobielony, częściowo z twarzą wyciętą ze zdjęcia. Poprzednie katastrofy w postaci kilkunastu, ale w kilkudziesięciu latach bardzo często pojawiało się w tym kontekście złowieszcze słowo metan. Trzyma w ręku ptaszka. A niekoniecznie ptaszka ludowego, takiego wyrzeźbionego. Znaczy właśnie ten ptaszek wystaje z lisa tego przedmiotu. Gadaj, no! Wygląda na to, chociaż jest przyklejony do...